Witam Państwa na bardzo nietypowej rozmowie. Moim dzisiejszym gościem będzie Riad Haidar, Syryjczyk z pochodzenia, od ponad 40 lat mieszkający w Polsce, lekarz neonatolog, ordynator oddziału neonatologicznego w Szpitalu Wojewódzkim w Białej Podlaskiej, człowiek, który od wielu lat ratuje dzieci, wcześniaki, nawet takie 600-gramowe, doktorze, prawda? Tak jest. Takie maleństwa. Witam Państwa i zapraszam jeszcze raz. To będzie bardzo alternatywna rozmowa na temat Syryjczyków i problemu imigracyjnego w Europie. Witam Panie doktorze. Tak jak wspomniałem, jest Pan Syryjczykiem. Znaczy, powiedział Pan w telewizji, że jest Pan Polakiem, jednak urodzonym w Syrii. Od ponad 40 lat mieszka Pan w Polsce. Niech mi Pan powie, jak Pan trafił do Polski. Kiedy to było? Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu, dziękuję za zaproszenie. No to były lata 70., początek lat 70. Jako student Uniwersytetu Damaskiego, Wydział Matematyki i Fizyki, uzyskałem licencjat, no i dostałem stypendium, żeby dokończyć magistra i doktorat z fizyki. Ale ja od małego marzyłem o bycie lekarzem. Tym bardziej, jak się dowiedziałem, kto jest moim od kogo ja mam stypendium i jaki kierunek, to od razu powiedziałem, nie ma mowy, zrezygnuję z tego stypendium i pójdę własnymi drogami. No byłaby doktorat z fizyki jądrowej i wiadomo w tamtym regionie, co to znaczy fizyka jądrowa. Na pewno nie dla potrzeb ludzkości, ale dla potrzeb wojskowości. I to jako pacyfista od razu zacząłem robić wszystko, żeby zmienić ten kierunek i udało mi się. I wtedy Pan zaczął medycynę od pierwszego roku? Zacząłem języka polskiego. Oczywiście to bardzo ciężki język, ale bardzo ciekawy. Mój przyjazd do Polski to był... byłem do Wsibów, jak dotarłem dopóki dotarłem do Łodzi, bo w Łodzi był studium języka polskiego dla obcokrajowców. No i tam tak zwane kiedyś nazwali ją Wieża Babel, czyli wszystkie języki świata faktycznie tam można było usłyszeć. No i zacząłem nauki języka polskiego. W ciągu pół roku opanowałem język na tyle, że zacząłem chodzić na wagary, jeśli chodzi o zajęcia w studium, bo wolałem być w kontakcie z ludźmi i szybciej się nauczyłem tego języka. I gramatyka, i także język uliczny, bo wiadomo, że komunikacja z ludźmi zupełnie inna, aniżeli pisząc wiersze i czytając Mickiewicza czy Wyspiańskiego. No i zaczęło się. Naukę języka skończyłem, Akademię Medyczną w Lublinie. Skończyłem studiów z bardzo dobrym wynikiem i przyjechałem do Białej Podlaskiej. Tam zaczął Pan pierwszą pracę po studiach? Tak, w Białej Podlaskiej pierwsza moja praca była w Białej, dlatego że w mojej grupie studenckiej byli moi przyjaciele i znajomi, którzy pochodzą z Białej. No i taką zorganizowaliśmy całą grupę z tamtego roku i przyjechaliśmy do Białej. Do tej pory jeszcze wszyscy pracują i funkcjonują w tej Białej. A jak Pan przyjechał do Polski, był Pan przygotowany na to, jakie tutaj są obyczaje, jaka tutaj jest kultura, jacy tutaj są ludzie? Czy Pan przyjechał tak w ciemno, nie wiedząc nic o tym kraju? Nie mogę powiedzieć, że przyjechałem. Ja przyjechałem, byłem uzbrojony w bardzo duże wiadomości na temat Polski, na temat Polaków, na temat II wojny światowej, na temat rozbiorów Polski, na temat na różne tematy związane z historią Polski i z jej kulturą. I byłem bardzo ciekaw, jak ja zobaczę tą Warszawę, która została zniszczona i wyrównana niemalże z ziemią w czasie II wojny światowej, bo ilu latach chciałem zobaczyć, jak ta Warszawa wygląda. No i ku mojemu zdziwieniu wyglądała wtedy, na tamten
tych czasach. Pięknie. Pięknie wyglądała. A więc znałem trochę historii Polski. Znałem mniej więcej obyczaje i zwyczaje panujące, bo to jest oczywiście społeczeństwo europejskie, bo mimo wtedy były kraje tak zwane wspólnoty, wspólnota niepodległych państw. To znaczy kraje socjalistyczne, kraje demokracji ludowej, tak. A więc i tak dla nas, dla ludzi z Bliskiego Wschodu, Europa, czy nawet Europa, czy kraje wschodnie wtedy, te socjalistyczne, to jest raj, bo tam wszystko jest, ludzi. A zapytam pana, pan przeciętny Syryjczyk, co wie o Polsce? Polsce, o Polakach? Co wiedział wtedy, a co wie dzisiaj? Znaczy, panie redaktorze, wszystko to, co widziałem wtedy, bo twierdzę aktualne też, teraz. Naród jest bardzo otwarty, gościnny, jest przyjaźnie nastawiony. Oczywiście zdarzają się, jak w każdym narodzie, czarne owce, które no niestety rzucają jakiś cień na cały kształt, ale to nie aż tak, żeby zmienić w ogóle moje opinie i moją postawę wobec Polski i Polaków. Tym bardziej ja wybrałem Polskę i to był mój wybór. Ja nie uciekłem przed nikim i nie uciekłem absolutnie z powodu jakiegoś. Przyjechałem, wybrałem, zapoznałem się z moją małżonką, czyli moja koleżanka była na studiach, jest Polką. Udzieliliśmy się, wszystkie sakramenty, tak zwane wymagane w duchu religii chrześcijańskiej, zostały spełnione. I ślub kościelny, i chrzest dzieci, i bierzmowania, i wszelkie różne uroczystości religijne, które są w moim domu, nie są mi obce. Skoro już pan zszedł na te aspekty religijne, niech mi pan powie, co ma wspólnego przeciętny Syryjczyk z radykałem islamskim? Panie redaktorze, to przeciętny Syryjczyk, w ogóle Syryjczycy, to jest kraj, gdzie największy poziom tolerancji, jaki by panował na gdziekolwiek na świecie, jeśli chodzi o między religiami. Tam wszystkie odłamy. Tam jest religii, duża tolerancja religijna. Jest ogromna tolerancja. Na przykład święta, na przykład chrześcijańskie, są wolnymi dniami od pracy dla wszystkich. Tak samo muzułmanie, jak mają swoje święta, to też jest wolny dla wszystkich. Czyli obchodzą tak zwane te obrządy religijne z piękną tolerancją i wzajemnością. Na świętach się odwiedzają w to i w tamto. Bojęcie radykałów w Syrii to jest taki wymysł teraźniejszości. Tego nie było. Chcę to panu powiedzieć i odpowiadam za to, co powiem, że ci, którzy teraz robią, bombardują, zabijają, niszczą infrastruktury, to nie są Syryjczycy. To nie są Syryjczycy, to są najemnicy, to są ludzie, którzy dla pieniądze są gotowi zabić i zrobić wszystkiego. Tym bardziej, że to są barbarzyńcy. To są barbarzyńcy, gdzie robią wszystko dla pieniądz. Czyli tak jak słuchając pana, w Syrii raczej nie ma tego radykalizmu islamskiego? Absolutnie nie ma. Absolutnie. Skąd to skojarzenia w społeczeństwie? No to skojarzenie, bo to jest kraj muzułmański, bo to arabski kraj, a niestety opinie o krajach arabskich to jest opinia, że muzułmanie, że są kraje muzułmańskie. A no tak, opinia jest taka. Ale też Irak jest krajem muzułmańskim, Iran jest krajem muzułmańskim, tam radykałowie są. Czym ten islam się różni? Syria, Irak, Iran. Znaczy, na czym polega ta różnica? Ta różnica polega na tym, że u nas od dawno, dawno, dawno temu kościoły były, meczety były, synagogi też i różne miejsca kultu religijnego. I to ludzie, jak wszystko to rodziło razem, ludzie rodzili i widzieli, że coś takiego jest. W Iraku
jest sprawa bardziej taka skomplikowana, bo większość społeczeństwa irackiego to są szyici. A dyktator, były dyktator Saddam Hussein, to był sunnitą. Czyli ta mniejszość, ona rządziła tą większością. Czyli sunnici rządzili szyitami. I to stworzyło pogląd, że my musimy walczyć przeciwko, nawet, bo to jest muzułmanin, i ten muzułmanin. I zaczęły się te kwestie podsycane być z sił zewnętrznych. I przypomnę Państwu, na przykład, jak powstały talibowie. Jakie pojęcie talibowie, to jest pojęcie niestety stworzone przez służby amerykańskie, gdzie stworzyli Bin Ladena i później obrócił się przeciwko. A więc ten radykalizm islamski, to on zaczął dopiero właśnie na bazie walki z komunizmem, w cudzysłowie, bo to są ateiści. I kto taki hasła nosił? Wtedy służby wywiadowcze amerykańskie, które chciały wtedy walczyć ze Związkiem Radzieckim. Walka polityczna najlepszym towarem, najlepszym jakim podłożem dla wszystkich, dla przeforsowania pewnego jakiegoś tam problem, to są sprawy religijne. Tak już kończąc tutaj poznawanie świata islamskiego, poznając Syrię, niech mi Pan powie, czy Europa powinna obawiać się imigrantów, którzy tutaj idą wieloma tysiącami do Europy? Panie redaktorze, trzeba odróżnić, ja już na ten temat dużo wypowiadałem, ale trzeba odróżnić kwestię imigrantów od uchodźców. Migranci, odkąd świat był światem, ten ruch migracyjny między narodami był i jest i będzie. A emigracja zarobkowa, ekonomiczna, a uchodźstwo to jest zupełnie coś innego. To są dwa bieguny. Kto ocieka teraz? Ja mówię o Syryjczyków. O Syryjczykach. Kto ocieka? Oczekają ludzie, którzy nie mają nic nad głową, nie mają gdzie mieszkać, nie mają za co żyć i są narażeni na zabicie, na gwałty, na torturowanie przez ISIS. Przez państwo islamskie. Przez państwo islamskie. I dlatego oni uciekają. Oni nie uciekają. To jak Europa powinna się zachować? Panie dyrektorze, ja dam ten przykład. No, moja rodzina też tam mieszka i nikt nie chce tu. Nikt nie ucieka. Nikogo u mnie tutaj nie ma. Bo do tej pory mieszkają w górach i tam jest jakiś pewien ład i spokój. A więc dlaczego ten mit o tych uchodźcach? No, jeżeli dołączają się do nich po drodze Albańczycy z Kosowa, z Mołdawii, z Afganistanu, z Pakistanu, bo to już jest taka furtka, uchodźcy, a więc dołączają się te hieny. A jeszcze największą hieną jest ci ludzie, którzy handlują możliwością, prawda, przekraczania granicy, do obiecanej ziemi, do obiecanego raju. I pani Merkel, kanclerz Merkel, jak powiedziała, otwierała ręce, chodźcie do mnie. No to czego się dziwić, że ta fala strasznie nasiliła. Bo jeżeli ktoś zaprasza... To jak Europa teraz powinna się zachować? Powinna ich przyjąć, dać im ciepły kąt? Czy raczej powinna w innym kierunku pójść? Europa powinna... To znaczy, wie pan, panie redaktorze, trzeba człowieka pomóc, na pewno, w potrzebie, obojętnie gdzie by nie był. My jako Polacy też musieliśmy uzyskać pomocy nieraz, nie od jednego narodu. Ja chcę przypomnieć historię, bo to nie chodzi o to, że dowody wdzięczności. Że ile Polaków, 100 tysięcy ponad, schroniło się w Iranie. Ileś tam tysięcy schroniło się w Tobruku, w Alamein, czyli na terytoriach krajów arabskich, kiedy była ta wojna
II wojna światowa. A więc to nie chodzi o, że tak jak kiedyś traktowałem, to traktują mi teraz. Nie, tylko po prostu nikt nie wie, kiedy, co mu będzie potrzeba. Jeżeli jesteś po ciebie i mogę ci pomóc, to ja ci podam tą rękę. Ale też trzeba wiedzieć dokładnie, komu ja pomagam. Jeżeli ja pomagam takiego biednego uchodźca, który nie ma nic do jedzenia, dzieci są prawie gołe, chore, i on ucieka. On ucieka tylko z takim pakunkiem. Ja to widzę w telewizji. To jemu trzeba, to temu trzeba pomóc. I oni na pewno, ci ludzie, którzy uciekali z rodzinami, jak sytuacja tam zostaje rozwiązana, to oni tam wrócą. Bo chcę powiedzieć, tak samo jak Polacy. Polacy dla nich to jest najwyższa wartość, to jest ojczysta ziemia, swój honor i swój hymn narodowy. I tak samo dla tych Syryjczyków. Jestem też z pochodzenia Syryjczykiem, wiem doskonale, jak to jest. A więc oni będą tam wracali. Oni tam będą na pewno chcieli wrócić do swojego dobytku, do swojej ziemi. Z nimi nie trzeba walczyć. Trzeba im pomóc. Tylko trzeba walczyć z ISIS-em. Bo naszym wspólnym wrogiem i wróg całego świata to jest ISIS. A to jest taki twór gorszy jak science fiction. Dziękuję bardzo, panie doktorze, za rozmowę. Bardzo dziękuję. Moim i państwa gościem był Riad Hajdar, lekarz, specjalizacja... Neonatologia. Neonatolog, ordynator oddziału neonatologicznego Białej Podlaskiej. Człowiek, który od ponad 40 lat mieszka w Polsce, wśród Polaków. I myślę, że dał nam tutaj nowe spojrzenie na problem imigrantów, którzy idą do Europy, i pozwoli nam na to spojrzeć troszkę inaczej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.